Też u mnie wyskoczył komentarz. Ponieważ jesteśmy na dwóch kanałach, jesteśmy u Michała i jesteśmy u mnie, to będziemy czytać komentarze z dwóch miejsc. Ilona, a nie jesteśmy na trzech? Nie, jesteśmy na dwóch. Na Vegetation nie jesteśmy? Aha, okej, okay, dobra. Na dwóch. Okej, okay, widzę, że u mnie się też odzywają, że nas widać i słychać. Także super. Witamy Was. Bardzo dziękujemy za to, że jesteście z nami w czwartek o 20. I tak organizacyjnie chciałam powiedzieć, że z Michałem staramy się od czasu do czasu robić takie live'y. Ostatnio wychodzi nam nawet co tydzień. Bardzo możliwe, że nie uda nam się zrobić tego w każdy czwartek, ale przynajmniej 2-3 razy w miesiącu będziemy się starać robić takie spotkania na żywo i będziemy też starać się krócej mówić, dlatego że zauważyliśmy, że prawdopodobnie za dużo mówimy, po prostu godzina to już jest zbyt długo. Chciałam tylko jeszcze organizacyjnie powiedzieć, że nasze te wszystkie rzeczy, które robimy, też możecie znaleźć w internecie i obejrzeć później, jeżeli nie możecie być na żywo, więc są one dostępne na blogu Vegetation, a także wegecentrum.pl, dlatego że teraz można już z tych dwóch adresów wejść w jedno miejsce, także możecie wpisać wegecentrum albo veget.pl albo vegetation.com. I tam możecie znaleźć i artykuły, i dostęp do tych wszystkich live'ów, tam jest przekierowanie. Możecie też znaleźć na kanale YouTube na VeggieTube, a także możecie znaleźć na Spotify i iTunes, tam dodajemy, będziemy dodawać na pewno regularnie, za każdym razem jak coś tutaj robimy, to po prostu będziemy później to wrzucać też do odsłuchania, w razie czego gdybyście woleli jednak słuchać zamiast oglądać. A dzisiaj będzie bardzo ciekawy temat, znaczy mamy dla Was dużo w ogóle różnych fajnych tematów w przygotowaniu. Będziemy zdradzać zawsze co tydzień mniej więcej o czym będziemy mówić następnym razem, także to będą niespodzianki. Dzisiaj będzie ciekawy bardzo temat, będzie to temat na temat produktów roślinnych, które są dostępne obecnie i w Polsce i powiedzmy na świecie, w Europie, tak. Tak, z tego względu, że warto jest poruszyć ten temat, dlatego że rynek produktów wegańskich naprawdę obfituje w przeróżne produkty, zamienniki i tym podobne. No właśnie o tym będziemy rozmawiać, czy szukamy wegańskich jakichś nowych produktów, czy szukamy zamienników, tak? Dlatego że początkujący weganie, tak to nazwijmy, zazwyczaj lub bardzo często szukają jednak najpierw zamienników tych produktów i teraz właśnie, czy wszystkie zamienniki tych produktów są w porządku, czy wszystkie są zdrowe, czy wszystkie mają jakieś wartości odżywcze. I o tym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiali z Iwoną, robiąc przegląd lodówek w dyskontach i w innych sklepach. Ja sobie tutaj na potrzeby właśnie tego live podzieliłam te wszystkie zamienniki produktów na różne grupy. Też zadaliśmy Wam pytanie, które produkty chcielibyście omówić. My zwrócimy uwagę na te produkty, jeszcze pod koniec skomentujemy. Natomiast tak ogólnie teraz powiemy o tych grupach zamienników, bo bardzo fajnie Michał podsumował, że czy poszukujemy zamienników różnych produktów, czy po prostu potrzebujemy jakichś urozmaicenia diety roślinnej. Bo jeżeli potrzebujemy zamienników produktów takich, powiedzmy pochodzenia zwierzęcego jak nabiał, czy mięso, wędliny, parówki i tak dalej, to mamy obecnie całą gamę takich produktów przygotowanych z różnych składników i to, na co bym zwróciła chyba największą uwagę dla osób, które powiedzmy, że chcą się zdrowiej odżywiać, bo to nie jest też tak, że my też nie będziemy mówić z Michałem, prawda, że Michał, nie będziemy mówić, że coś jest zdrowe albo niezdrowe, tak? Dokładnie. Bo nie ma czegoś takiego, że coś jest zdrowe czy nie, bo to wszystko zależy od dawki, od tego, ile się tego je, jak ta dieta w ogóle wygląda też, bo można sobie pozwalać na trochę bardziej przetworzone produkty, jak mamy zdrową dietę, prawda? Ale powiemy za to, co jest lepsze, a co gorsze. No właśnie. I to właśnie powiemy, co jest lepszym produktem, co jest powiedzmy mniejszym złem, co jest gorszym. A jeżeli to jest gorsze zło, powiedzmy, to jak często to gorsze zło można zjeść, jeżeli już bardzo chcemy to zjeść? I powiemy, które produkty najlepiej wybierać. Możecie zadawać pytania nam w komentarzach, zarówno u Michała, jak i u mnie. My będziemy starać się to śledzić na bieżąco. I te zamienniki produktów, tak jak mówiłam, mamy różne grupy i jeżeli chcemy się zdrowo odżywiać i załóżmy, że chcemy przejść z diety takiej tradycyjnej na roślinną i poszukujemy podobnych produktów, ale chcemy mieć taką samą wartość odżywczą, to bardzo ważne, żebyśmy wybierali produkty, które są już z taką podobną, zbliżoną wartością odżywczą. Czyli weźmy taką pierwszą grupę produktów, to są zamienniki nabiału, bo mamy różne zamienniki nabiału na rynku. Dobra, tak? Zaczynamy. Chcesz mówić to od razu? Nie, okej, okay. Jeżeli chodzi o nabiał, to może ja pierwsze co poruszę, to może żółte sery.
Znaczy, bo mamy żółte sery, jogurty, napoje roślinne, sery z nerkowców i jakichś orzechów, no nie, mamy dużo masła, jakieś różne tego typu rzeczy. Tak. Tylko tutaj właśnie Iwona też powiedziała takie fajne zdanie, że jeżeli ktoś zmienia sposób odżywiania, to fajnie by było, żeby jednak ten produkt, który ma zastąpić ten poprzedni, jeżeli poprzednio był ok, tak, też powiedzmy to, to żeby no, miał wartości odżywcze. No i właśnie tutaj w przypadku tych serów wegańskich, zwłaszcza jeżeli chodzi o żółty ser, bo tutaj nie mówię o serach topionych z orzechów nerkowca i tym podobne, tylko stricte o zamienniku żółtego sera, no to powiem szczerze, że on nie ma żadnych wartości. Nie ma to są same kwasy tłuszczowe nasycone, które w jednej paczce sera potrafią wystąpić na przykład, no tutaj akurat nie zapisałem tej ilości, aczkolwiek przekraczając, spożywając takie produkty, możemy przekroczyć nawet normę na spożywanie nasyconych kwasów tłuszczowych, a nie powinno to być więcej niż 10% energii spożywienia. I tutaj tak naprawdę te sery są głównie źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych, bez innych wartości. Więc jeżeli ktoś wybierał pomiędzy żółtym serem wcześniej, który jadł, a tym roślinnym, to niestety muszę powiedzieć, że 1-0 dla standardowego produktu. Dokładnie, bo ten ser żółty, on też ma tłuszcze nasycone, prawda? Ale przynajmniej ma jeszcze dodatkowo wapń. A ten ser żółty, wegański, no nie ma nic za bardzo. Ale co możemy w takiej, znaczy, bo w skali od, powiedzmy, możemy sobie taką skalę robić od 1 do 10, to ja bym dała mu 1 jednak. 1, ja tak samo, 1. Kategorycznie 1, ale powiedzcie w skali od 1 do 10, jak oceniacie smak tego sera. Dajcie nam znać w komentarzach, jesteśmy bardzo ciekawi. I teraz tak, jeżeli ktoś chciałby jednak jeść takie sery, no bo są osoby, które chcą być na diecie roślinnej z różnych powodów i chcą jednak jeść takie sery, bo no nie potrafią po prostu poradzić sobie na tej diecie, powiedzmy, bez serów. Więc co można zrobić z takim serem żółtym, żeby on był, żeby ten posiłek z serem był trochę zdrowszy? Mamy na przykład takie pomysły z Michałem, że możemy zrobić kanapki na takiej zasadzie, że mamy dużo warzyw, mamy warzywa, ten ser i do tego jakiś hummus albo tofu, albo coś po prostu, co będzie jeszcze źródłem białka, a ten ser żółty wegański no będzie taką odrobiną, taką dodatkiem, a nie podstawą tego dania. Dokładnie. Dlatego, że no tutaj najczęściej ja widzę to wśród swoich pacjentów, to wygląda tak, że chodzi o kanapkę z żółtym serem i nie z żadnymi warzywami, tylko żeby po prostu była kanapka i żółty ser. No to oby to, tak jak Iwona powiedziała, żeby to było bardziej wartościowe, to pieczywo fajne, żytnie, na zakwasie, ten plasterek sera z masą warzyw będzie już lepszym wyborem niż sama kanapka, białe pieczywo i wegański ser. Dokładnie. Przejdźmy do jogurtów w takim razie, bo mamy dużo różnych, fajnych, coraz więcej zamienników jogurtów na rynku i słuchajcie, mamy różne jogurty smakowe, powiedzmy, no nie wiem, czy to są jogurty, może to są serki bardziej, serki i mamy też jogurty roślinne kokosowe, sojowe, owsiane też są, nie wiem dokładnie, chyba są te owsiane, widziałam jakiś czas temu. Tak, tak, teraz nawet chyba nowe wyszły, ja tutaj nie będę nazwami firm operował, ale wyszły i też są takie owsiane napoje jako jogurty pitne i tym podobne. No i z tymi jogurtami to też jest tak, że jeżeli poszukujemy jakiegoś produktu, który ma nam zastąpić produkt tradycyjny i chcemy, żeby ten produkt zawierał wapń, no to musimy wybierać taki jogurt, który będzie zawierał wapń. Niestety niewiele jest takich jogurtów na polskim rynku, natomiast większość jogurtów nie zawiera wapnia. I co nie jest do końca złe w tym jogurcie, jeżeli my mamy po prostu wapń w diecie z innych produktów, a ten jogurt nie zawiera cukru i jest dla nas takim dodatkiem do diety smakowym, powiedzmy, a mamy wapń po prostu z innych produktów w ciągu dnia i tego składnika nam nie brakuje. Co innego, jeżeli to jest jogurt taki roślinny czy serek, powiedzmy, słodzony, no to wtedy już bardziej go traktujemy może jako deser, słodycz, niż jakiś wartościowy produkt. No właśnie ja tutaj najbardziej ubolewam, dlatego że z takich wartościowszych jogurtów na pewno byłby jogurt sojowy po prostu. Tylko że no właśnie na polskim rynku brakuje naturalnego jogurtu sojowego, a może są, jak są też to piszcie, dlatego że my też może wszystkiego nie znamy, bo to naprawdę bardzo dużo nowych produktów wchodzi na rynek, że właśnie nie zawierają wapnia. No ale tak jak Iwona powiedziała, to akurat można,
Tylko, że jest mało tych. Mało niestety. Są takie, tak? Ale są bardzo trudno dostępne. Używałam kiedyś, bo były w sklepie gdzieś blisko mnie, ale teraz obecnie ich nie ma, nie widuję ich w internecie. I w tych dyskontach, w których jestem, też ich nie ma. Niestety, teraz ich nie widzę, a to były bardzo fajne jogurty. Najczęściej kokosowe występują jogurty, dobra. Tak myślę. Oceniamy smak, znaczy przydatność normalna, taka wiecie, przydatność dla organizmu tego jogurtu bez wapnia, no jeden, od 1 na 10, no jeden niestety. No tak samo, dokładnie. To bardzo no nie ma, ale smak oceniamy, bo nie wiem jak ty Michał byś ocenił smak, jak wy oceniacie smak? W komentarzach od 1 do 10. Tutaj już jeszcze Kasia odpisała 1, ale to dotyczyło na pewno sera wegańskiego. Na pewno na pewno sera. No, jeżeli chodzi o jogurty, to pacjenci mi mówią, które jogurty według nich są dobre i faktycznie te alternatywy ludziom smakują, jeżeli chodzi akurat mi też smakują. Jogurty. Więc tutaj nie ma problemu, żeby znaleźć. Gorzej z tymi jogurtami, które na przykład, nie wiem, zawierają teoretycznie owoce, czyli ekstrakt z truskawki 1% lub coś takiego, one są już dosłodzone i tym podobne, tak? Więc lepszym wyborem byłby naturalny jogurt roślinny z dodatkiem owoca i na przykład orzechów i tym podobne, tak? Więc wtedy tak. By lepszy. No bo właśnie, bo znaczy ja jeszcze tylko ocenię smak według mnie, bo jadłam ten kokosowy, różne rodzaje. Powiedzmy, że to jest takie 8 na 10 w moim przypadku. Mi naprawdę ten kokosowy jogurt smakuje. Bardzo ubolewam, że nie jest z wapniem, ale może coś się zmieni za jakiś czas, dlatego że już w niektórych sklepach te napoje roślinne, które nie były wzbogacane w wapń, teraz są. Więc mam nadzieję, że to coś się zmieni. Natomiast jeżeli chodzi o ten jogurt, to jeszcze właśnie tak jak powiedziałeś, że dodatki do tego, dodajemy coś, orzechy, dodajemy owoce, coś tam innego i ten kokosowy jogurt już ma więcej wartości odżywczych. Już nie jest takim po prostu jakby jakimś takim lekkim, małym deserkiem, tylko jest po prostu trochę więcej wartości odżywczych, ale też ten deserek nie jest zły, no bo jeżeli mamy na przykład wybrać lody, czy jakiś słodzony jogurt, czy coś, no to ten kokosowy bez wapnia, bez cukru i tak jest lepszy. Dokładnie. Tutaj Kamila napisała, że no daje 10 za kokosowy jogurt naturalny, a Monika 8. Tak, bo tutaj też widzę w komentarzach, że w Irlandii lepszy wybór. Tak, tam są też bardzo fajne jogurty sojowe. Może nie będziemy tutaj wymieniać nazw, ale bardzo fajne te sojowe jogurty są i za granicą jest więcej takich rzeczy w niektórych miejscach. W Anglii też jest bardzo duży wybór, większy od naszego, nie? Napoje roślinne. No z tymi napojami roślinnymi żadnej nowości znowu nie powiem, dlatego że największą bolączką znowu jest brak wapnia. Aczkolwiek no, w tym przypadku akurat łatwiej jest dostać napój roślinny z wapniem, tylko bardzo często też, jeżeli jest z wapniem, to jest także z cukrem. Więc tutaj, jeżeli ktoś na przykład no, nie używa tego cukru na co dzień, nie je słodyczy i tym podobne, to też się nic nie stanie, jak takie mleko wypije. Ale standardowo no, najlepszym wyborem byłoby mleko roślinne bez cukru, ale za to fortyfikowane wapniem. I tutaj tak. Trzeba pamiętać, że przed użyciem je trzeba bardzo mocno wcząsnąć, dlatego że ten wapń osadza się na spodzie opakowania i bardzo często ludzie mówią, że na końcach wylewają takie charakterystyczne, nie wiem jak to nazwać, no takie fusy po prostu wylatują, tak to nazwijmy, nie? Więc tutaj jak najbardziej można jakieś produkty znaleźć, ale trzeba by znowu na to zwrócić uwagę. I teraz pytanie, czy te napoje muszą być w diecie, czy nie? Bo też mam dużo takich pytań od pacjentów. Czy napoje roślinne są konieczne w diecie? Bo tyle się mówi o tym, że one muszą być z wapniem. Proszę mi nie wysyłać teraz wiadomości tutaj, bo mi się to wszystko otwiera. Słuchajcie, nie muszą być koniecznie te napoje roślinne w diecie osoby dorosłej, jeżeli mamy inne źródła wapnia znowu, czyli mamy powiedzmy orzechy, strączki, mamy tofu na przykład w diecie, mamy zielone warzywa, takie jak brokuły, fasolka, czy na przykład, nie wiem, jarmuż, mamy wodę, bo woda też jest świetnym źródłem wapnia. Jeżeli z tych produktów my sobie faktycznie uzupełnimy źródła wapnia w ciągu dnia,
okej, to napoje roślinne w ogóle nie muszą się pojawiać w diecie. Natomiast w przypadku dzieci, no jest to bardzo trudne jednak, żeby zbilansować. Ja jestem jednak zdania, że dzieci na diecie roślinnej no muszą mieć te napoje każdego dnia, bo jest po prostu bardzo trudno, bo żeby zastąpić taką szklankę napoju roślinnego wzbogaconego wapniem w diecie dziecka, to dziecko musiałoby całego brokuła zjeść w tym samym miejscu. Tak, zwłaszcza, że to jest bardzo mała różnica zapotrzebowania na wapń pomiędzy dorosłym a dzieckiem i to jest na przykład różnica 200-300 mg, a różnica w kaloriach 1000, więc tu w 1000 kalorii musimy mieć ten 1000 mg wapnia, a nagle idziemy do dorosłego człowieka, który je na przykład 2000-2500 kalorii i mamy 1300, więc jak tutaj dziecko na pewno trzeba wspomagać. Przydatność produktów, takich napojów roślinnych wzbogacanych w wapń w diecie roślinnej, szczególnie u dzieci, od 1 do 10 oceniamy na 10? No, tak. 10. Jest naprawdę bardzo pomocny taki napój, żeby zbilansować. Jest, naprawdę też jest to super w momencie przejścia na dietę roślinną jednak. To dużo ułatwia. Tu też trzeba to przyznać. Inne jeszcze produkty, powiedzmy nabiałowe, takie jak śmietany, masła i tego typu rzeczy. Musicie pamiętać o tym, że takie produkty roślinne nie są wtedy już za bardzo wzbogacane w różnych rzeczy. Nie jest to też złe, jeżeli one są w diecie, bo to jest mały dodatek do diety, ale zawsze zwracajcie uwagę na to, z czego są zrobione, bo majonezy, masła, śmietany mogą być nafaszerowane tłuszczami nasyconymi znowu. Tak. No w ogóle też zwróćmy uwagę na to, że ten majonez wegański jako dodatek no, w większości składu składa się po prostu z oleju, tak, więc też tutaj bym zaznaczył może nie, bo to jako dodatek to tam aż tak zbytnio nic nie zrobi, ale musimy pamiętać, że jeżeli ktoś na przykład dba jednak o tą linię albo coś trenuje i pilnuje jednak gdzieś tej kaloryczności, no to, że jest to na pewno wysokokaloryczne i ja bym tutaj nie polecał wcale tego produktu. Znaczy, bo to też jest tak, że jeżeli ktoś na przykład ma w diecie, załóżmy na porcję zjeść łyżkę oleju czy oliwy albo łyżkę majonezu, to tam czasem myślę, że może sobie po prostu zamienić, tak? Bo też Tak, tylko że mówię, że to jest nie tak, niektórzy słoikami potrafią majonez. Tak. No niestety tak. No to pamiętajcie z umiarem takie rzeczy. Nie jest to złe, jeżeli to jest właśnie olej rzepakowy w składzie i jest ten majonez tak zrobiony, na przykład w składzie ma ten olej rzepakowy, nie jakieś tam inne rzeczy. Nie jest to złe, natomiast też nie przesadzajcie, no bo no, przesada z takimi produktami to też nadmiar kalorii może być. To zależy jeszcze, co macie innego w diecie. To jeszcze raz powtórzę, bo my to cały czas przy każdym produkcie powtarzamy, że tak naprawdę tutaj chodzi o umiar, bo jeżeli 90% produktów, które spożywamy, są naprawdę dobre, to naprawdę się nic nie stanie, jak pofolgujemy sobie i weźmiemy jakieś inne produkty, które niekoniecznie należą do tej półki z najlepszych. Ja jeszcze bym nawet podsumowała w taki sposób, żebym przyrównała te produkty do tradycyjnych, bo jak na przykład mówimy, że ten majonez roślinny, że to tak niespecjalnie, że kaloryczny, tak? Ale jeżeli my go na przykład przyrównamy do tradycyjnego majonezu, na spokojnie to jest dużo. Na spokojnie, zdrowie. Tak, to fakt, że to już tak, lepiej wybrać roślinne. Tak. No dobra, to teraz przechodzimy do jajek. Roślinne jajka, które mamy w sklepach. No nie mamy prawie wcale takich jajek. Są takie jajka, które można kupić w niektórych supermarketach. Nie wiem dokładnie, co się robi z tymi jajkami, które są zrobione z tapioki. Przed chwilą rozmawialiśmy o tych jajkach. Używasz takich jajek? Ja nie. Nie, ja po prostu przeczytałam o nich w internecie i widziałam w sklepie. Znaczy powiem tak, że wartość odżywcza... No, prawie że zero praktycznie, prawda? Prawie, możemy powiedzieć, że jeden, tak jak te sery raczej kokosowe, prawda? Ale czy jak, no nie jest to jakiś bardzo tragiczny produkt też, nie wiem, co z tym dokładnie zrobić. Ale na rynku zagranicznym mamy coś takiego jak Just Eggs, jajka. To są te jajka zrobione z fasoli mung. Nie wiem, kiedy to dokładnie pojawi się w Polsce. Ale bardzo jestem ciekawa, jak to smakuje i bo bardzo dużo rzeczy czytałam pozytywnych na ten temat. No ja bym tutaj też powiedział, że trzeba zwrócić też uwagę, że takie produkty też są po prostu drogie, takie zastępniki jajek, bo to też z tego, co kojarzę, chodzi ci, że w takim opakowaniu są ala dwa jajeczka i naprawdę jest to drogie.
I jeżeli ktoś potrzebuje to jajko zastąpić, no to na przykład można to po prostu zrobić z siemienia lnianego. Dokładnie. Tak, zmielone, świeżo zmielone siemię lniane, trochę wody i także nam zastąpi jajko, tak? Więc są też inne alternatywy, więc naprawdę coś można znaleźć i będzie tańsze i zdrowsze, dlatego że no siemię lniane, no jak najbardziej, polecamy. Ja jeszcze tylko dodam, Michał, że zapominamy o tych alternatywach takich jak siemię lniane, banany, tofu, że można dodawać do różnych produktów takie rzeczy, a kiedyś tego się dużo używało, teraz trochę zapominamy, ponieważ szukamy tych takich gotowych rzeczy w sklepach, tak? Coraz więcej jest takich gotowców i coraz więcej osób poszukuje zamiast wracać do bazy, do tego, co było kiedyś używane, to o czym powiedziałeś. Tutaj ktoś też skomentował. A jeszcze co powiedziałeś, że drogie są te produkty. No, są drogie i tak jak i te wędliny, parówki i wszystko, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś jadł wcześniej dużo jajek, codziennie jadł te jajek. Ja trochę będę bronić jednak tych produktów. Jeżeli ktoś jadł wcześniej dużo jajek i chce przejść na dietę roślinną, to hej, wyda te pieniądze na jajka z fasoli mung i zdrowie, na zdrowie wyjdzie. W każdym tak, razie. Tylko że tutaj akurat jeżeli chodzi o tą fasolę mung czy coś, tego, to ja sam jestem ciekawy i to może być naprawdę wartościowy produkt, tak? Nie wiem, co jest w tym składzie, czekam, także naprawdę z niecierpliwością. Tutaj akurat jeżeli mi chodziło stricte do tych jajek, które są teraz na rynku dostępne, chodziło tak. Mi o to, że po prostu no, jest minus, że są drogie, okej, przydadzą się i mogą pomóc w przejściu na dietę roślinną, oczywiście tutaj nie zaprzeczę, aczkolwiek no, jest niewątpliwie to jakimś minusem, dlatego że generalnie przejście na dietę roślinną jest tanie i ta dieta jest tańsza niż standardowa dieta. Tak, dokładnie. Dużo mnie zaoszczędzone pieniądze można wydać na taki produkt. To znaczy, ja bym powiedziała też, że ta dieta może być bardzo tania, jeżeli będziemy jeść te produkty jak najmniej przetworzone, ale może być bardzo droga. Jak zaczniemy sobie sprowadzać superfoodsy i będziemy bazować na tych bardzo przetworzonych rzeczach, które będziemy sobie kupować przez internet, sprowadzać i próbować nowości, to może być. Chociaż to nie jest nic złego spróbować od czasu do czasu. Oczywiście, jasne. Inna alternatywa, bo z tych Just Egg, mieliśmy nie mówić firmy, zapomniałam i powiedziałam nazwę firmy. W każdym razie z tego można robić jajecznicę i z tofu można robić jajecznicę, więc też przypominamy o tym, że tofu produkt, który jest po prostu naprawdę super i ja wartość odżywczą tofu takiego twardego, czyli takiego, który zawiera wapń właśnie, oceniam od 1 na 10, do 10 na 10. Ja na 11. No 15. Ja codziennie jem chyba tofu. Ja także. Więc ogólnie ja nie wiem, jak można żyć bez tofu, ja nie wiem. Fajnie, jajecznicę bardzo prosto, jak już tak wtrącę przez minutę, żeby zareklamować ten produkt. Są różne sposoby na vegetation.com, jak wejdziecie, także są przepisy, co zrobić z tofu, więc zapraszamy i spójrzcie. Ja na przykład osobiście po prostu je kruszę, zalewam wodą z przyprawami, duszę, aż ta woda w wodzie, aż ona wyparuje i gotowe. I naprawdę jest fajny produkt, można sobie doprawić tak, jak każdy sobie wymarzy, tak jak każdy sobie lubi. Można także dodać na przykład czarnej soli, jeżeli komuś brakuje takiego zapachu żółtka. No ja na przykład osobiście nie robię tego, bo nie lubię, ale także może pomóc, tak? Tylko tutaj z tą solą musimy znowu uważać, żeby nie przesadzać, dlatego że no tutaj ta sól nie jest chociażby jodowana, a też nam na tym zależy, że jak już mamy spożyć sól, to żebyśmy jednak spożywali tą sól jodowaną. A o tym, co może, przepraszam cię, ale może o tym powiemy na innym live'ie i możemy nawet zrobić live na ten temat, bo to jest bardzo ciekawy temat i myślę, że niektóre osoby będą zainteresowane, bo my jak zaczniemy teraz i powiemy kilka rzeczy, to będzie za mało. Musimy na ten temat zrobić live. Okay. Ale jak już mówimy o soli, to przejdźmy na parówki, wędliny i burgery roślinne, które mają dużo soli. Tak, tu trzeba przyznać, że w paczce parówek sojowych nawet 5 gramów soli potrafi wystąpić, czyli całe dzienne zapotrzebowanie, znaczy zapotrzebowanie dopuszczalne spożycie, o tak powiedzmy, no czyli te 5 gramów to jest jedna płaska łyżeczka, a musimy pamiętać o tym, że nie tylko spożywamy te produkty, ale ta sól występuje w innych, a tutaj jakaś kanapka i posolimy, a tutaj do sałatki trochę damy soli, a tutaj do tofucznicy damy trochę soli, więc tego się naprawdę uzbiera. Więc w sumie generalnie z samego
białka jako sojowego i tym podobne, to może by nawet nie był najgorszy taki produkt. Zależy także od producenta, dlatego że są różne naprawdę te parówki, lepsze i gorsze, aczkolwiek no tutaj sól ten produkt chyba zabija. Trochę tak. Wiesz co, bo jak my mówimy o soli, to od razu możemy otworzyć te produkty, które były w... Nie będziemy też mówić nazw, ale te, które były w wydarzeniu i powiedzieć na przykład, jak tutaj się ta zawartość soli przedstawiała, bo na przykład jeden produkt, tam jest 150 gramów poczku i tam jest 1,48 grama soli na 100 gramów. Więc no tutaj no trochę właśnie tego jest. No nie wiem, ile ktoś zjada na przykład takiej wędliny. Tak samo będzie z parówkami, więc to jest tak, no jedna powiedzmy trzecia łyżeczki soli, prawda? Więc zjadamy z takim produktem na dzień dobry. Po prostu zjadamy z takim produktem, na przykład do czegoś tam jeszcze sobie dodajemy do pieczywa, które też będzie miało dużo soli. Także jako alternatywa, my nie mówimy nie, my po prostu jako alternatywa dla produktów mięsnych, jeżeli ktoś przechodzi na dietę roślinną, super. Ja w ogóle bardzo się cieszę, że są takie produkty też, dlatego że po prostu ludzie będą ograniczać mięso i po prostu może to też jest taki etap przejściowy, że przechodzą z mięsa na taki produkt, później gdzieś tam doszukują się jeszcze innych smaków. Od czasu do czasu myślę, że jest okej, okay, natomiast nie opierałabym diety na tym, czyli kanapka na przykład z serem wegańskim na śniadanie i z boczkiem albo z wędliną wegańską na kolację, to nie jest dobry pomysł. Gdzieś tam jakiś kebab czy coś roślinny na obiad. No, trzeba przyznać, że to jest też dobra alternatywa, jak czasem gdzieś na przykład wyjedziemy i okaże się, że naprawdę, nie wiem, zamknęli naszą wegańską restaurację, z której chcieliśmy skorzystać, inne rzeczy, no to faktycznie, że można wybrać te produkty, że naprawdę w każdym sklepie, już nawet w Żabce i tym podobne na stacjach benzynowych jest bardzo dużo tych produktów i można coś znaleźć, aby chociażby przetrwać po prostu, nie? Więc myślę, że to jest także plus tych produktów jednak, jakby nie było. Tak, i wiesz co, jeszcze mam takie pomysły, że jak można zrobić, żeby te produkty jednak wprowadzić do zdrowia, znaczy jak ktoś nie musi, to niech ich nie je, tak jest najlepiej, ale jak można zrobić, żeby te produkty no, nie psuły nam diety, więc po prostu mamy, załóżmy tą tofucznicę, to możemy sobie wrzucić trochę jakiejś wędliny sojowej do tofucznicy i mamy tofucznicę z wędliną, czyli jakby jajecznica z szynką, tak, coś w tym stylu. I do tego oczywiście jarmuż. Warzywa, oczywiście. Do jakieś tego, warzywa, jarmuż, pomidory i tak dalej i mamy zdrowy posiłek. Możemy wziąć sobie na przykład sałatkę, czyli mamy sałatę, nie wiem, jakieś orzechy wrzucamy, możemy dodać trochę oliwy z oliwek świeżych, jakichś pomidorków czy jakichś warzyw i do tego możemy wrzucić też czy trochę jakiegoś produktu właśnie przetworzonego wegańskiego a la wędlina, a la parówka, a la feta, burgery, bo są trzy różne te sety. Tak, a la feta i co? I wtedy mamy zdrową sałatkę, zdrowy produkt i trochę dodatku do tego mamy, więc to jest i tak dobre, bo jemy warzywa z tym, tak? Więc można w ten sposób... Znowu cały czas tutaj wchodzimy w temat, że to ma być dodatek, a nie... Tak, dokładnie. To jest dodatek do naszej diety. Jeszcze mówiłeś o tych produktach, że w zależności od tego, z czego są zrobione te burgery, prawda? Bo mamy burgery zrobione z białka grochu, mamy burgery zrobione z białka pszenicy, są warzywne burgery, z czego tam jeszcze? Z soczewicy widziałam burgery chyba. No właśnie, jeżeli chodzi o te burgery, to bardzo często ludzie mówią, zwłaszcza jak też na przykład osoby jakieś ćwiczące i tym podobne, że ale fajnie, no bo ten burger ma tyle białka. No tylko, że jeżeli on jest białkiem pszennym, no to... Ale właśnie, bo też to widzisz, bo na przykład na opakowaniu tych produktów bardzo często jest napisane super źródło białka. Białka, tak. Albo źródło białka. I to jest trochę wprowadza jednak błąd, dlatego że mimo, że to jest źródło białka, no to jest no, tak jakby gluten pszenny, więc to nie jest jakieś super źródło białka. Jeżeli weźmiemy pod uwagę już groch, czyli te burgery z grochu, burgery z bobu są też, tak, z tego właśnie, co widziałam. Tak. Na przykład tempeh łubinowy jest i różne tego typu rzeczy, to już jest bardziej wartościowe źródło białka niż na przykład białko pszeniczne. Ale tak jak rozmawialiśmy też, że wszystko jest po prostu w rozsądnej ilości no, możliwe, żeby sobie wprowadzić do diety. W zależności od tego, jak dieta na co dzień wygląda, co jemy z tymi produktami i ile tych produktów jemy na dzień. No dokładnie, umiar, znowu, umiar. Tak, bo jeżeli na przykład ktoś by miał przejść na dietę roślinną i na przykład od jutra ma zacząć jeść sałatki, zupy, koktajle i w ogóle zapomnieć całkowicie o wędlinach czy parówkach, które jadł wcześniej, no to
mniejsze zło jest przejść i jeść trochę tych wędlin jako etap przejściowy, albo sobie troszeczkę po prostu tą dietę urozmaicać i przejściowo też zaczynać jeść coraz więcej świeżych, nieprzetworzonych produktów. No tak, dlatego że zwłaszcza, że działania na 100% bardzo często mamy ochotę, myślimy, że damy radę, ale jednak okazuje się, że jeżeli przez wiele lat jednak jakieś przyzwyczajenia mieliśmy żywieniowe, to nie da się naprawdę tego tak zmienić z dnia na dzień. I to także może być powód do tego, że po prostu się poddajemy i z powrotem przychodzimy na stary sposób odżywiania. Więc lepiej jest naprawdę zrobić to przejściowo i z głową niż z pośpiechem i bez powodzenia. I słuchajcie też, możemy sobie otworzyć w międzyczasie, jak już jesteśmy przy tym temacie parówek, wędlin i tak dalej, jest jeszcze, są tam takie parówki w wydarzeniu. I to są parówki na pierwszym miejscu w składzie woda, później jest białko sojowe izolowane. Później jest gluten i tak dalej, tam takie teksturowe białko sojowe i tak dalej, i tak dalej. To też dokładnie jest to, co mówiliśmy, że od czasu do czasu może być, ale pamiętajcie o tym, że oprócz białka, bo tutaj jest więcej białka, no i tutaj jest na tym drugim miejscu jednak białko sojowe, no to te produkty nie mają za dużo innych rzeczy, chyba że są w nie wzbogacane, bo niektóre z tych produktów w wydarzeniu też były wzbogacane, na przykład w żelazo i witaminę B12, co jest ciekawe, w ogóle według mnie ciekawe. Tak, co to wzbogacać te rzeczy. Pamiętam. Super pomysł, tak, super w ogóle to jest pomysł, żeby takie rzeczy wzbogacać w B12 i żelazo, czyli to tak jakby jest jeszcze trochę bardziej przypominające takie tradycyjne produkty pochodzenia takie mięsne, ale pamiętajcie o tym, że na przykład ten produkt, który zawiera dużo, tutaj jest, no, zawiera to białko sojowe, czy jakieś tam inne, no nie ma za bardzo innych wartości, nie ma za bardzo cynku, magnezu, wapnia, żelaza i tak dalej, no głównie to jest źródło białka, tak, więc jeżeli ktoś jest na diecie niskokalorycznej, no nie wiem, 1600-1500 kalorii, jedząc więcej takich produktów może mieć jednak niedobory, bo trudniej jest zbilansować dietę z taką kalorycznością, żeby po prostu więcej tych witamin i składników mineralnych się znalazło. Coś jeszcze miałam powiedzieć, ale mi jakoś wypadło z głowy. Jak patrzyłem jeszcze w te produkty? Tak, tutaj są jeszcze burgery z buraków i tak dalej. To pamiętajcie też o tym, że jeżeli są na przykład burgery, które są z buraków, to zależy, z czym je zjecie, bo burgery z buraka to jest bardziej warzywo niż już to źródło białka. Więc też jak jecie na przykład burgery z buraka, czy burgery z selera, czy czegoś tam, czy rybę z selera, no to jest warzywo, więc w posiłku powinno się pojawić jednak źródło białka. Zależy jeszcze, ile jecie posiłków w ciągu dnia. Natomiast jak jecie tych posiłków, załóżmy, nie wiem, 3, no to w każdym posiłku dobrze, jakby źródło białka się jednak pojawiło, więc seler, burger z selera albo z buraka to jednak jest warzywo. Tak, więc tutaj także Iwona ma rację, oczywiście należałoby źródło białka jakieś dodać. Burgera z selera można zjeść z sosem z soczewicy na przykład. O. No, dobry pomysł, nie? Albo z plasterkiem tofu. Można przełożyć tofu. Można przełożyć, można zamienić tego burgera na tofu po prostu. No, mamy bułkę pełnoziarnistą, tofu, burek, tofu. Ale Iwona, jeszcze jedna rzecz, bo jeszcze tutaj też ja bym zwrócił uwagę na to, jak zostaną przygotowane te produkty, czyli jeszcze tą obróbkę, którą zrobi człowiek, nie? Czy on znowu usmaży to w głębokim tłuszczu, czy zgrilluje i tym podobne, bo oprócz jeszcze oczywiście na przykład jeżeli chodzi o kalorykę, tak jak mówiłaś, że jak ktoś na przykład jest na dietach niskokalorycznych, no to jak jeszcze do tego dosmaży tego kotleta, no to już na pewno tutaj no, przekroczy wartości, które by chciał uzyskać. No, musicie, tak, bo wiadomo, bo to jest tak, że to jest też fast food, więc jednak jest to coś w stylu takiego zwykłego fast foodu, jak to smażymy. Czy jest to lepsze od fast foodu typu smażony burger mięsny? Myślę, że jednak jest lepsze, bo też ma mniej i kwasów tłuszczowych nasyconych, i żelaza chemowego, i różnych składników, tak, cholesterolu, ale jednak jest to fast food, więc to, no. Wiadomo, że zawsze to trzeba unikać takiego smażenia. Tutaj widzę też, że są na przykład w tych produktach coś takiego jest, to jest chyba pasztet, ciecierzyca 60%, dalej mamy kasza, marchew, olej rzepakowy, buraki czerwone. Fajne, fajny skład, naprawdę 60% soczewicy, ten ciecierzycy, naprawdę super. I właśnie przechodząc do tych past kanapkowych może, powiedzmy o tym,
jakie mamy pasty i co możemy wybierać z tych past kanapkowych, bo to, że tutaj jest ciecierzyca 60%, to jest naprawdę dobry skład. Tak samo jak z humusami, gdzie jest faktycznie w humusie więcej ciecierzycy niż oliwy. Ja tylko sobie odhaczę, co już powiedzieliśmy. Humusy ok. Mhm. I naprawdę są fajne na rynku te humusy, więc jak najbardziej będzie to bardzo fajna alternatywa dla past, ale są także takie pasty, jakieś a la pasztet, które są zrobione z kaszy, takie, mamy, są straszne. Albo, tak, albo z buraka, albo z marchewki. I no, te pasty to takie, nie to jakieś, nie to białko, nie to dobre warzywo z witaminami. Jako dodatek, jako może zamiennik, nie wiem, masła na kanapkę, okej, okay, no ale to jakimś tam źródłem składników odżywczych, no nie jest. Niestety. No nie będzie, dokładnie, więc to by także należało uważać i, no ale to już, to tylko pytanie, czy ktoś jest kanapkożercą, czy, no bo to dla takich ludzi, tak, którzy będą, którzy jednak na przykład bazują na pieczywie i takich rzeczach do smarowania, tak, dlatego, że niektórzy po prostu lubią i koniec. No to jakby nie było, no to na pewno ten pasztet sojowy także uważam, że będzie lepszą alternatywą, Iwona, od pasztetu drobiowego, no przepraszam. No tak, będzie to lepszą alternatywą, ale też musicie zwracać uwagę na to, co jest w składzie, co jest na pierwszym miejscu w składzie, tak? Co jest w tych pierwsze trzy składniki. No, często jest tak, że jest woda na pierwszym miejscu, ale te pierwsze składniki, że dobrze jakby jednak ta pasta kanapkowa miała na pierwszym, na tym drugim chociażby miejscu strączki, bo strączki będą źródłem białka, więc jeżeli ktoś ma te kanapki, no to super, jakby chleb jednak zjadł z jakimś źródłem białka i do tego warzywa, a nie chleb z warzywem i warzywem. Chyba, że może być też tak. Z warzywem żywym. Z warzywem. Dobrze mówisz, dlatego lepiej wybierać tak. Te pasty z ciecierzycy, soczewicy, sojowe. Tylko, tak jak mówię, przy tych sojowych trzeba uważać na skład, dlatego, że naprawdę no, są kiepskie także, więc tutaj trzeba uważać po prostu. Przechodzimy dalej. Teraz tak. Wegelody sobie zapisałam. O. Znaczy, moje zdanie na temat wegelodów jest takie. Tych wegańskich lodów, które są w sklepach, są okropne w smaku. Jak oceniacie smak wegelodów? Mam nadzieję, że się poprawią w smaku, aczkolwiek, muszę powiedzieć, że cieszę się jednak, że coraz więcej firm robi te produkty i stara się coś zmieniać i stara się udoskonalać ten smak, bo to znaczy, że w przyszłości będą lepsze w smaku. Tak, ale od razu mówimy, że wykluczamy tej sorbety, tak? Bo nam chodzi o wegańskie zamienniki, tak? Że nie chodzi o sorbety, tak? Tylko chociaż to takie rzemieślnicze lody roślinne, one są w miarę okej. Okay. Może też nie wiemy, z czego są dokładnie zrobione, ale znaczy one są okej okay w miarę w smaku, jak dla mnie, szczególnie we Włoszech, były super naprawdę. Natomiast te takie sklepowe, które mamy w tych takich większych sklepach i te takie większe firmy, no jednak to nie jest dla mnie. Znaczy, i one są, no jednak, no lody to lody i one są, no one nie są zdrowe, one, mimo że są roślinne, one mają dokładnie beznadziejny smak, tak samo jak zwykłe lody. Tak, no ja muszę tutaj przyznać, ja też ewentualnie albo samemu tak, robię. Skład. Skład. Też próbowałeś? Próbowałem jednej z bardzo popularnych marek. Jeżeli próbowałeś to ja po ugryzieniu użyciłam. Lodów. Próbowałem dwie bardzo popularne. Jedną taką, że tak jak ty mówisz, że po ugryzieniu to już nie chciałem tego jeść. Drugą nawet zjadłem, ale później się czułem nie najlepiej. No, muszę przyznać, nie, to nie jest żaden smak. No, co mogę powiedzieć? Nie, straszne jest, ale to dobrze, że będą się zmieniać. Znaczy, niech zmieniają ten smak, niech po prostu rozwijają to, bo potrzebujemy tego w przyszłości też prawdopodobnie. No, potrzebujemy różnych roślinnych produktów. No i tutaj też niestety, że te alternatywy jednak wegańskich lodów, no tak, że po prostu sam cukier, no beznadziejny skład, naprawdę. Olej, tak, często jest tak, że to są trochę owoców albo napoju roślinnego i do tego jest dużo różnych dodatków, dużo jest syrop glukozowy, jest cukier i są jakieś tam jeszcze inne nasycone różne i tłuszcze i utwardzone i tak dalej. Nie, nie. Dokładnie, z lodów. Nie znamy ani jednego.
Z lodów ewentualnie sorbety albo samemu zrobić po prostu i tyle. Oceńcie proszę smak roślinnych lodów wegańskich. Dla nas przydatność odżywcza. Nie odżywcza to jeden, znaczy to zero w sumie. Nie od 10, ale przydatność, znaczy smak, no dla mnie to, no nie, to jest najniżej. Tutaj no to na pewno zależy, no możemy też jakiś jeszcze nie znamy, bo tak jak mówię. Chociaż wiesz co, jedne były dobre, czekoladowe z jednej dużej firmy, one były całkiem dobre, ale i tak dla mnie troszkę za słodkie, ale były całkiem dobre. Tak, no bo tutaj jednak ja zauważyłem, że bardzo często w takich produktach chce się ten smak nadrobić właśnie wysoką ilością cukru i one te rzeczy są po prostu przesłodkie. Tutaj właśnie widzę, że ludzie komentują. Ktoś mi napisał, jakie lody są pyszne, ja słyszałem. Ja nie wiem, czy u ciebie też są te same komentarze, chyba nie. U mnie tutaj komentują i piszą mi nazwy lodów. Natomiast ja nie mam nazw, ja mam skąd, z jakiego sklepu? Co z jakiego sklepu? Że lody z Biedronki, przecież to mogę powiedzieć, nie mówię. A tak, tak, możesz, wiesz co, bo tutaj też mam komentarze dotyczące lodów i są nazwy i tam nawet ludzie komentują, że smaczne, a ja tego nigdy nie próbowałam, bo jak raz spróbowałam te lody, te sklepowe, co ci powiedziałam, co ugryzłam, to już później nie tknęłam. Więc ja już po prostu, znaczy, wiesz co, no nie tknęłam już takich innych lodów, po prostu widziałam skład, jak to wygląda i po prostu tragiczne, no. No dobra, zostawmy te lody. Później jeszcze sprawdzimy te wszystkie komentarze. Zostawmy te lody, bo znowu będziemy zobaczyć, znowu ile czasu nam to zajęło. O samych lodach, a jest prawie za 15. Dobra, dalej. Pierogi wegańskie. Znaczy fajnie, że są, że jest więcej takich różnych roślinnych alternatyw pierogów. Znaczy może nie tyle, może nie powiem, nie mówmy pierogi, tylko powiedzmy pierogi, sajgonki, jakieś zupy, różne takie dania gotowe, które są w sklepach tych takich większych, bo jest coraz więcej takich produktów, coraz więcej takich produktów gotowych i niektóre są fajne, inne są niefajne składowo. Sprawdzajcie zawsze składy, po prostu sprawdzajcie, czy jest ten produkt wartościowy pod kątem składu, tak? Jeżeli to są na przykład pierogi i tofu tam jest namiastka, a głównie składa się z dodatków i z mąki, to można zjeść sobie. Nie ma sensu tego w to miejsce, tak? Ale jeżeli to są na przykład zupy, są zupy pomidorowe, zupy, jakiś tam krem, dynia z dyni, z soczewicy, coś tam takiego, na spokojnie można coś takiego zjeść, tylko osoby, które są na dietach na redukcji, no to też muszą uważać, bo często są te zupy tłuste jednak. Jakiś komentarz, Michał? Nie, zgadzam się w 100%. Możemy przechodzić do następnego produktu, bo znaczy ja tylko czas nas trochę... Jakieś tego typu rzeczy są też w niektórych sklepach, to tutaj to... Ja bym to bardziej jako chipsy traktowała, albo tego typu przekąski, bo to jest wtedy no, już zbliżone bardziej składowo, że to już jest tłuste, kaloryczne i odżywcze to nie jest. Nie jadłam, tylko po prostu widziałam składy. Ja też akurat, jeżeli chodzi o pierogi, to nigdy nie jadłem. Jakoś w ogóle od razu, tak jak nie mówisz, po składzie, tak nie, wolę nie próbować. Kiedyś spróbowałem spaghetti bolognese z tego względu, że byłem naprawdę na wyjeździe i po prostu kupiłem to spaghetti, żeby odgrzać w mikrofalówce w domku nad jeziorem, bo wiedziałem, że już po południu nigdzie nie wyjdę. I to było straszne. Znaczy ogólnie nawet nie było wcale takie złe, bym ocenił to w smaku może 5 na 10, gdyby nie to, że było tak zalane olejem, było tak po prostu tłuste, że naprawdę aż przesadzone. Szczerze mówiąc, mam teraz mieszane uczucia, bo tak, po pierwsze, ja się bardzo cieszę, że jest coraz więcej takich produktów w sklepach i że ten rynek roślinny się rozwija, że jest coraz więcej takich produktów i firmy na to zwracają uwagę. I nawet te firmy, które mają normalnie produkcję mięsa i konserw, jakichś tam różnych rzeczy, że teraz po prostu produkują humusy, pasty roślinne i tak dalej, super. Ale z drugiej strony te produkty... często nie są wartościowe, co być może w przyszłości się zmieni, ale tak jak my rozmawiamy, że smakowo są takie średnie, więc jak ktoś przechodzi na dietę roślinną z takiej diety tradycyjnej i zje takie produkty jako alternatywy, to może powiedzieć, no nie. No to słabe. No ja bym tutaj podkreślił, tak odnosząc się do całej rozmowy, że kiedyś, inaczej może, dieta wegańska zawsze kojarzyła się z dietą zdrową. Przez to, że mamy teraz tyle produktów,
niekoniecznie ktoś, kto jest na diecie wegańskiej, musi zdrowo się odżywiać. I problem polega na tym, że bardzo często teraz ludzie, którzy przychodzą na dietę roślinną, jednak opierają tą dietę na produktach wysoko przetworzonych i to nie ma za wiele wspólnego ze zdrowym weganizmem. I to bardzo często widać na forach, gdzie ludzie wymieniają się, nie wiem, wegańskimi ciastkami, tym podobne. I naprawdę tam same takie produkty na przykład są omawiane i spróbujmy, jedzmy i w ogóle. A to naprawdę nie ma za dużo wspólnego z zdrowym weganizmem. I tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, jeżeli 90% na przykład tych posiłków jednak to są fajne, mało przetworzone posiłki, to wtedy nic się nie stanie, że te 10% będzie gorsza, ale to są dodatki, a nie podstawa diety. Dokładnie. I zareklamujmy od razu naszą grupę Zdrowa Dieta Wegańska na Facebooku. Tam rzucamy tylko zdrowe rzeczy, zdrowe przepisy, zdrowe produkty. Bez niezdrowych produktów. W razie tego, tak, Zdrowa Dieta Wegańska. Ktoś wrzuci jakiś produkt, który nie będzie wartościowy, to po prostu kasujemy post. To policję żywieniową będziemy wzywać na forum. Tak, policja na Facebooka. Dobrze. Ale tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, tak trochę odbiegając może w temacie, ale odbiegając akurat do tych pierogów, że też ostatnio na przykład w Lidlu, i tutaj muszę pochwalić akurat, pojawiły się fajne produkty, jak na przykład sałatkowy box, w którym jest po prostu miks sałat z torebeczką jakiegoś sosu, no bazującego akurat na oleju i z tofu. I po prostu z pokrojonym, wędzonym tofu. I fajne. To jest na przykład fajna alternatywa. Super, oby więcej takich alternatyw. Nie jadłem akurat, dlatego że no, także powiedzmy, że kupuję te produkty osobno po prostu, też się to bardziej opłaca, ale na przykład w biegu zapomniałeś zjeść, jesteś na mieście, naprawdę bardzo fajnie to wyglądało. Ja osobiście nie próbowałem, ale naprawdę muszę powiedzieć, że dobrze wyglądała ta sałatka. I mógłbyś mieć taką sałatkę zamiast tego sosu spaghetti, który tam... Dokładnie, ale wtedy jeszcze nie było tej sałatki w ofercie. Nie wiemy, co będzie za rok. Może będziesz miał bardzo dużo różnych alternatyw takich sałatek. Oby tak było. Oby tak było, no dlatego, że zobaczcie, że już 5 lat temu nie było takich rzeczy. Boże, wiesz, co było? Znaleźć tofu w Biedronce, w Lidlu. Tak. Produkty sojowe to były w ogóle w sklepach na tym, był taki dział żywność specjalnego przeznaczenia, tak. Znaczy to nie było może 5 lat temu, może z 8 lat temu, no ale było faktycznie, pamiętam te czasy. Boże, jaka stara jestem. Albo specjalny sklep ze zdrową żywnością. Tak, ze zdrową żywnością. Tak. Podają suplementy często. Bo tam właśnie bardzo często jest po prostu masa suplementów, ale... Dobra, słuchaj, przejdźmy może do tych produktów jeszcze, które są w wydarzeniu, bo ja już tutaj wyczerpałam nasze... Znaczy jeszcze tylko jeden produkt, tylko jeszcze może powiemy o tym produkcie, o dwa produkty. Jeszcze wiem, że czas się kończy. Dwa produkty. Pierwsze produkty, mąki z ciecierzycy, mąki z soczewicy, makarony z grochu, z soczewicy, z ciecierzycy, z fasoli. No wiadomo, że nie wszystkie będą smaczne i nie wszystkim podpasuje ten smak, ale próbujcie, bo to są super wartościowe produkty i naprawdę, naprawdę bardzo polecam. Tutaj także ja polecam mamom, które mają dzieci, które nie za bardzo chcą jeść warzywa, że to jest sposób na przemycenie warzyw, bo jeżeli dziecko lubi na przykład to spaghetti, i zaleje po prostu tym pomidorowym sosem makaron na przykład soczewicy, tak, że naprawdę można to smacznie przyrządzić i przemycimy coś, czego by dziecko normalnie nie zjadło. Nie zakładajmy, że nie zjedzą tych warzyw. Tak, tak, ale no, wiem, że to jest ciężkie z doświadczenia. Słuchaj, jeszcze ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć, chipsy, bo są takie chipsy, znaczy wiadomo, że chipsy, dużo chipsów, może nie większość, ale dużo chipsów jest wegańskich, są smażone ziemniaki, tak? Ale mamy też na rynku takie chipsy jak chipsy z soczewicy, chipsy z ciecierzycy, chipsy z komosy ryżowej. Chciałam tylko powiedzieć, że to są dalej chipsy, dalej są niezdrowe. Dalej chipsy. Dalej są tłuste i to nie jest zdrowe, mimo że to są chipsy z komosy. Szczerze, nigdy nie jadłem. To są takie produkty, które... No my akurat tutaj, zarówno ty, jak i ja, no wyznajemy tą zdrowszą wersję weganizmu. W związku z tym czasami patrzymy na te produkty i nie chcemy ich próbować zawsze. No jestem szczery, no co tutaj będę... Patrzymy, to już nam wystarczy samopatrzenie na skład. Tak. Czasami oczywiście się spróbuję, ale... No później, tak jak Iwona mówi, można być często zrażonym i takie osoby, które przychodzą na
na dietę roślinną, jak mam dostać taki produkt, który bardzo często ludzie myślą, że to zastąpi całkowicie smak, a nie zawsze jednak tak jest. I wtedy człowiek po prostu już powie, że nie, to ja dziękuję, bo tęsknię za tamtymi smakami. Więc lepiej się po prostu otworzyć na smaki tego roślinnego, takiego prawdziwego jedzenia. I przecież można wypróbować tak dużo różnych rzeczy, których ta osoba na przykład wcześniej nie jadła, tak? Po prostu przejść na dietę roślinną i zamiast sera czy wędliny próbować różnych pastw wtedy, próbować tofu, tempeh. Okej, przejdźmy do tych jeszcze, co tam jeszcze nam zostało z tych produktów składowych, żeby też nie przedłużać za bardzo. Dobra, ja tutaj widziałem, tutaj oczywiście pojawiły się tutaj, koleżanka wysłała jogurty, mleko akurat tutaj migdałowe bodajże, no to tak jak mówiliśmy już tutaj trzeba zwracać uwagę na to, żeby ten wapń jednak w nich występował i lepiej wybierać te produkty naturalne, a nie z dodatkiem owoców, których zazwyczaj po prostu nie ma w tych jogurcie albo jest ta ilość znikoma. Mamy mięso mielone na przykład i tutaj to co mówiłaś Iwona na opakowaniu na taki ładny napis 21% białka, może nie piszą, że super źródło białka, aczkolwiek no, ludzie widzą wysoka zawartość białka, no to okej, okay, ale to jest to, co mówiliśmy, że tutaj akurat na przykład jest białko po prostu pszenicy, nie? Dokładnie. Tutaj mam jeszcze burger ver... A, sorry, miało nie być nazwa, ale myślałam, że to jest coś innego napisane. Znaczy tutaj jest burger zrobiony z mąki gryczanej białej, płatków z komosy, płatków owsianych i tak dalej. To takie burgery to są kasze, więc jeżeli na przykład jecie takiego burgera, to zjedzcie do tego jakieś źródło białka. Czyli możecie zjeść na przykład sos z soczewicy albo z ciecierzycy, tak jak mówiliśmy z Michałem wcześniej. Bo to jest głównie ten burger zrobiony z kaszy. Ja tutaj chciałem powiedzieć, dlatego że tutaj pewna osoba, pani Martyna, przysłała dwa opakowania po tofu i pyta, czy jeżeli na tofu nie ma napisane, nie ma wyszczególnionego w składzie wapnia, to znaczy, że nie jest fortyfikowane. No jeżeli by było, to powinno być to napisane na opakowaniu. Tak, chyba że, znaczy nie wiem, co tam jest na opakowaniu, czy masz ten skład? No właśnie już to otwieram. Bo chodzi też o to, że może nie być na opakowaniu, ale na przykład jest tam chlorek wapnia w składzie. No już właśnie patrzę, ale no, na opakowaniu, w sensie, że w ogóle powinno być wypisane, bo tak? Bo są takie tofu w sklepach, które są bez wapnia niestety. Jest chlorek wapnia i ten jest. Akurat jest fortyfikowany. Tak, więc nawet czasem jest tak, że jak nie jest napisane, nie wiem, może producent o to nie zadbał, żeby było napisane, bo to jest jednak ta substancja, która wiąże wapń, więc chodzi o to ogólnie, że wapń jest rozpuszczalny w wodzie, więc jak tofu jest twarde i zbite, to znaczy, że ten wapń tam został. Jeżeli jest miękkie, to wapń uciekł, bo ten wapń sprawia, że tofu jest bardziej twarde. To tak samo jest z żółtymi serami i z białymi serami, że te białe sery mają mniej wapnia, bo po prostu mają też, ogólnie są miękkie, tak, miększe. Dokładnie, tutaj chodzi o to, że on nie musi być wyszczególniony na opakowaniu, jako tak jak tutaj na przykład na tym jednym na przykładzie, że wapń 220 mg w całym produkcie, ale w ogóle czy jest w składzie. Więc jeżeli jest w składzie, no ten produkt jest fortyfikowany. Jednak chyba jeżeli chodzi o tofu, to już chyba większość tofu jednak jest z wapniem. Kiedyś było, teraz jakoś się nie spotykałem. Są takie chińskie tofu, które nie są bardzo często, są takie bardzo wodniste i dziwne w smaku. Ale w większości, jeżeli chodzi o te sklepy, o których my mówimy, popularne sieciówki, większość jest. I są naprawdę to już tam tofu fortyfikowana. I słuchaj Michał, nie wiem jak ty, czy ty pamiętasz ceny, jakie były dawniej, ale teraz naprawdę jest tofu dużo tańsze niż było kilka lat temu. No drogie były, bo mała... Drogie. Tak, teraz naprawdę można kupić za 4 złote tofu. Czasem nawet poniżej 4 zł. Tak, a ostatnio nawet są XL opakowania. Słuchaj, jak ja widzę, że jest w ogóle tofu takie poniżej 4 zł, to ja biorę całą zgrzewkę. Tak. Można mrozić tofu też, więc ja wrzucam do zamrażarki i mrożę to tofu. Także można także, ja także kupowałem tutaj akurat nie w takich popularnych sieciówkach, ale takie sklepy z roślinną żywnością są, gdzie w dobrej cenie można kupić tofu na przykład kilogram i można także sobie poporcjować i zamrozić. Wow, tofu. Kilogram tofu. Superowe, takie kostki. Super.
Dobra, dalsze produkty. Tutaj widzę produkty takie jak ciasteczka sojowe. Ja wiem, o co chodzi. Znaczy tutaj są francuskie te ciasteczka, wiem, o co chodzi, też je kiedyś próbowałam. Ogólnie to jest tak, znaczy nie mogę składu otworzyć, a jest. Tutaj mamy, no i właśnie problem jest taki, że tutaj jest bardzo dużo cukru też w tych ciasteczkach i zawsze jak sprawdzamy te ciasteczka, mimo że one są na przykład z soją, to one mogą zawierać trochę więcej białka od innych ciasteczek, mogą być może powiedzmy nie jakieś super wartościowe, ale trochę inne, może trochę, powiedzmy, że to może być mniejsze zło, ale sprawdzajmy zawsze, jaka jest zawartość cukru i tutaj też widzę, że na jedno ciasteczko 14 gramów, to tam jest 3,1 grama cukru, więc to jest trochę powyżej, powyżej połowy łyżeczki cukru jednak. Więc o kto kurczę, zjada jedno ciasteczko? Tak, kto zjada jedno ciasteczko takie, wiesz, 14 gramów, to trzeba też... Ja bym pewnie zjadł paczkę tych ciasteczek. No paczki byś chyba nie zjadł, bo tutaj w paczce to jest naprawdę sporo tych ciasteczek, ale te ciasteczka, no... Uważajcie, no wiadomo, że od czasu do czasu coś takiego może być jedno ciasteczko na deser, ale kilka to już będzie kilka ładnych łyżeczek cukru. To są akurat takie produkty, na które ja muszę uważać, dlatego że ja zawsze lubiłem takie produkty ciasteczkowe, więc staram się nie spoglądać w ich stronę. Też tutaj jest dalej śmietanka sojowa, która ma w składzie olej słonecznikowy, dalej jest soja 5,5%, cukier i tak dalej. I tak jak mówiłam wcześniej, że takie śmietanki no nie są za bardzo źródłem wartości odżywczych, ale mogą być opcjonalnie jako dodatek, no nie wiem, żeby zabielić zupę czy coś takiego. No nie jest to nic tragicznego, myślę, że można dodawać. Co ty myślisz? Dokładnie, zresztą to też można potraktować jako alternatywę dla osób, które na przykład mają alergię na nabiał i tym podobne, że mogą po prostu użyć tego roślinnego produktu. Dokładnie. Zupa, znaczy tutaj mamy też pastę miso, to też no, w zależności też od tego, bo też więcej sodu tam jest, kto je pastę miso, znaczy kto je pastę miso, jak często ta pasta miso jest jedzona, prawda? Więc to jest produkt, który się je od czasu do czasu, więc ja też bym była na tak, że można to dodawać i można jeść od czasu do czasu. Co ty myślisz? Wszystko w umiarze. Okej. Okay. To był chyba, chociaż tutaj jeszcze są dalej produkty Ani, mielone a la wołowe. To, no to jest to, co, o którym ja mówiłem i o mleku. A, to mówiliśmy już o tym, dobra. Czy coś jeszcze zostało? Nie. Tutaj jest ten jogurt, jogurt kokosowy, akurat ten z fajnym dość składem tutaj akurat, naturalny, bez cukru, naprawdę. Tak, jako deser naprawdę super. I super jako dodatek i naprawdę, to jest akurat fajny produkt. I dalej mamy jeszcze pastę do pieczywa zrobioną z fasoli i z siemienia lnianego. Super, sprawdziłam skład, naprawdę bardzo fajna pasta. Chociaż tutaj jest 35% tylko fasoli w składzie, to i tak to nie jest jakaś, to nie jest zła pasta, jest ogólnie okej. Okay, skład jest fajny, naprawdę. I tutaj jest też ta śmietanka, o której już chyba mówiliśmy, czy to o innej mówiłaś? Inna, ale to też jest śmietanka, więc to jest kokosowa. I dalej jest mleko owsiano-orzechowe, więc też jest spoko. I też muszę zobaczyć to mleko, że tutaj jest, zaraz chwileczkę, tutaj mamy mleko... Ja widzę migdałowe, aha, chodzi ci o taki napój. Owies, tak, napój, owies, orzechy, orzechy laskowe, migdały. A to jest chyba taki napój chyba tylko. To... Tak, to jest taki napój tylko i widzę, że też tutaj jest wapń. Wiecie co, jeszcze tylko jedna uwaga, może to warto też powiedzieć, że napoje roślinne, jak sobie wybieracie, to nawet jeżeli one nie mają cukru, to niektóre napoje będą słodkie same w sobie, bo tam jest cukier naturalny, taki jak na przykład napój ryżowy czy napój owsiany, będzie miał więcej cukru i tak, bo to jest napój, znaczy bo te cukry występują naturalnie. Więc na przykład tutaj mamy cukry, w tym napoju, 2,8 grama na 200 ml, co jest to cukier naturalny. Aczkolwiek, jeżeli ktoś nie chce słodkich napojów z różnych powodów, albo nie może słodkich, albo na przykład dzieciom nie chce podawać, żeby też nie przyzwyczajać dzieci do słodkich napojów, to te kokosowe, sojowe, migdałowe same w sobie będą miały mniej cukru niż na przykład owsiane, ryżowe, jakieś tego typu. Tak, owsiane i ryżowe mogą być za słodkie dla niektórych, tu się zgadzam. Chyba wszystko powiedzieliśmy. Może spójrzmy tak tylko... Moglibyśmy mówić o tych produktach i mówić, bo jest naprawdę... Bardzo dużo, jest 21. To tylko zobaczmy pobieżnie jeszcze te pytania, które są, bo tutaj u mnie jest, nie wiem jak u ciebie, bo u mnie 85 komentarzy. Mam komentarze, ale to w międzyczasie były oceny, o których mówiliśmy.
i tym podobne, więc tutaj samych pytań u mnie akurat nie ma. U mnie tutaj, ja tak sobie zerkam jeszcze, może nie będziemy już, kurczę, czasu, znaczy może nie będziemy już, bo nie chcemy przedłużać za bardzo, co? Czy chcesz coś jeszcze odpowiedzieć na jakieś pytanie? Tylko zobacz, czy na większość pytań nie odpowiedzieliśmy przez przypadek już. Tak, ale już ja oczywiście jestem otwarte. Ktoś z nami zostanie. I jeszcze główna część już w każdym razie się zakończyła. Jeżeli ktoś chce jeszcze z nami zostać, my jeszcze popatrzymy na te pytania. Tutaj ktoś napisał, może wy mi odpowiecie, co się stało z granulatem sojowym. Nie mogę go nigdzie znaleźć stacjonarnie. Czy przestał być dla wegan fajny, a stał się obciachowy? Znaczy, można go znaleźć w niektórych sklepach internetowych, ale też w stacjonarnych można go znaleźć. Ja nie wiem, co się mogło z nim stać. We Wrocławiu nie ma problemu z tym. We Wrocławiu nie ma. We Wrocławiu jest. Więc w razie czego zapraszamy do Wrocławia. Można kupić granulat sojowy. I to... Ale to nawet powiem, że w bardzo popularnym sklepie, dlatego że nawet w Carrefourze ten granulat sojowy po prostu jest jako granulat, jako kosteczki sojowe i tym podobne. Poza tym ten granulat, pamiętajcie, że także można po prostu kupić kotlety sojowe i po ugotowaniu sobie po prostu pokroić do wielkości, do której nam jest potrzeba i to samo będzie, naprawdę. Ktoś napisał, nie ma co wrzucać wszystkich zamienników do jednego worka, jest mnóstwo produktów o dobrym składzie i wartościach odżywczych. No jest. No. Oczywiście i to podkreślaliśmy także, że pewnie, że jest. Co tutaj jeszcze mamy? Tutaj o mlekach, o lodach dużo, o jogurtach, to już wszystko mówiliśmy. Wydaje mi się, że chyba wszystko. Czy można dać dziecku napój ryżowy, ryżowo-migdałowy bio dla dziecka? Raczej bym unikała, znaczy z dwóch powodów. Pierwszy powód, że napój ryżowo-migdałowy bio, to już mi się kojarzy z tym, że nie ma tam wapnia. Trzeba sprawdzić skład. Na 100% nie ma, bo to jest taka nazwa, że wydaje mi się, że tam nie będzie. Kolejna rzecz, ryżowy nie za bardzo, bo ryż też więcej arsenu kumuluje w sobie, więc po prostu lepiej jest dzieciom poniżej 3 roku życia nie podawać. Właśnie, bo się chciałam jeszcze zapytać, a ile lat ma dziecko? Myślę, że małe. Znaczy ogólnie to też nie jest tak, żeby jakoś kategorycznie nie podawać ryżu, tak? Tylko po prostu uważać, żeby jeżeli już dziecko ma ten napój roślinny mieć w diecie każdego dnia, to lepiej, żeby to nie było codziennie mleko ryżowe. Co tutaj mamy dalej jeszcze? Co z mąką sojową? No, mąka sojowa też jest okej. Tak samo jak mąka z ciecierzycy, czy mąka z soczewicy. Można z niej robić różne rzeczy. Też kruszonkę do ciasta można z niej zrobić. Chyba tutaj, wydaje mi się, chociaż nie, tutaj jest jeszcze przewin w dół, aby wyświetlić. Nie mogę przewinąć. Chyba wszystko. Albo nie działa mi już ten przewijak. No dobra, w takim razie kończymy. Bardzo dziękujemy za udział w naszym live'ie i zapraszamy za tydzień. A co będzie za tydzień? No właśnie, Iwona, co będzie za tydzień? To ty mi powiedz. Nie, no tutaj ty musisz zaprezentować tą informację. Jest to pewne, tak? Tak. To ty powiedz. Nie, ja czekam, może mnie zaskoczysz, może zmieniłaś temat jakiś? Nie zmieniałam, powiedz. Kim my jesteśmy za tydzień? Jejku. 10 września. 10 września. Rozmawiamy o diecie dla planety. Ojejku, przepraszam. Tak, bo naszym gościem za tydzień będzie Arkadiusz Matras z dietetyki nie na żarty. Tak, i będziemy rozmawiali o diecie dla planety. Faktycznie ja na śmierć o tym zapomniałem. Myślałem o innym temacie, szczerze. Bo ja wiem, o czym ty myślałeś. Ja, to, o czym, czego, na co ja nie mogę się doczekać, a mam nadzieję, że się doczekam. Pewnie tylko ja, bo to nie będzie jakiś, pewnie jakiś bardzo dla wielu osób fascynujący temat, no ale mam nadzieję. Ale muszą być cierpliwi, więc za tydzień zapraszamy także o godzinie 20:00 będzie wydarzenie na Facebooku, na pewno zobaczycie i szykujcie pytania do Arka. Tak, co? Dokładnie. Zrobimy wydarzenie i możecie zadawać pytania już w wydarzeniu. Ten live będzie też do obejrzenia na naszym kanale w YouTube, więc możecie sobie tam wejść i obejrzeć go, jak nie byliście dzisiaj na żywo. Możecie też odsłuchać na Spotify i iTunes. My dziękujemy bardzo, zapraszamy do grupy Zdrowa Dieta Wegańska i na wegecentrum.pl i na vegetician.com.
I do nas, i do Michała oczywiście też na Instagrama. W zasadzie jesteśmy na swoich profilach, więc są u nas. Więc zapraszam.